cześć wszystkim witam na kanale srebra i złoto w dzisiejszym odcinku biorę kolejną monetę podrobioną oraz oryginalną porównujemy i pokazuję różnice. drugą monetą którą omawiam w tym cyklu jest Krugerrand jest to moneta złota jednouncjowa po lewej stronie oryginał po prawej stronie falsyfikat Cena monety na chińskim portalu to jest niecałe 230 zł, jest to jeden z lepszych falsyfikatów, które udało mi się znaleźć. No i mamy tutaj tą gazelę Springbok. Springbok. I teraz zaczniemy od tej strony monety. Na samym początku zwróćcie uwagę na grubość tego rantu. W monecie oryginalnej rant jest dużo grubszy niż w tym falsyfikacie. Jak jesteśmy już przy Erancie, kolejnym elementem, który od razu w prawnemu oku rzuci się w oczy, są te wypustki. Tutaj są one w formie kropek. Mają bardzo dziwny kształt. W oryginale to są takie pazurki. Całkiem inaczej to wygląda. Widać w tym falsyfikacie nie udało się uzyskać tego efektu. Kolejnym, kolejnym takim od razu rzucającym się w oczy jest różnica czcionek. Może na początku tego nie widzicie, ale popatrzcie na literkę U w napisie Krugerant. Jest to całkiem inna, inna czcionka. Całkiem inaczej to wygląda r tak samo literka e jest inna no są tu użyte innego rodzaju czcionki No i oczywiście szczegóły, szczegóły tej gazeli także są także są inne na tych rogach nie widać tylu szczegółów jak w monocie oryginalnej chociaż przyznam że jest to jest to naprawdę dobrze Odzwierciedlona, odzwierciedlona postać no widać, widać, że coś tu jest nie tak kolor tej monety w oryginale także jeżeli byśmy je zobaczyli na żywo bez, bez tego światła do zdjęć różni się na pewno mamy postać Paula Krugera no i tutaj sytuacja ta sama Tutaj już nie mamy kropek, a takie podłużne, podłużne ząbki, także nie jest to forma oryginalnej monety. Otok, czyli ten cały napis, który mamy dookoła, tak samo literki, inna czcionka, najbardziej widoczne jest to na literce U. Jak jesteśmy w otoku, zwróćcie uwagę jeszcze na ten element. Taki rąb, który się tutaj znajduje nad, nad postacią Paula Krugera. W oryginale, już Wam pokazuję, może będzie widok. O, tutaj. On jest bardziej wyrazisty i jest zaznaczony. Jest naprawdę no, całkiem inaczej ten rąb prezentuje się niż ten tutaj. Co chodzi o postać, no to przede wszystkim włosy. Te szczegóły są dobrze odzwierciedlone, są widoczne, ale w oryginale jest dużo więcej tych szczegółów, dużo więcej tych włosów, broda tak samo całkiem inaczej. No i tutaj ta marynarka, tak? Wydaje mi się, że w tej monecie właśnie falsyfikacie. Ta marynarka jest troszeczkę zrobiona, tak jakby była postarzana. Tak, tak mi się to kojarzy i przez to wygląda inaczej niż, niż na monecie oryginalnej. Ucho, tutaj Paula Krugera, tak samo nie zawiera tylu detalów, jest zdeformowane, i ten charakterystyczny taka zmarczka tutaj pod uchem. Która nie powinna występować w monecie oryginalnej. Jak możecie zauważyć, tutaj takiego cienia nie ma. Najprawdopodobniej oni próbowali tutaj odzwierciedlić ten, ten element. Tak wyglądają te monety robione zdjęcie z innej perspektywy. No, uważam, że to są jedne, jedne z lepszych, co chodzi tylko o wzornictwo, ponieważ oczywiście jakbyśmy zaczęli weryfikować, co chodzi o wagę, średnicę, wymiary, czyli grubość tej monety, to od razu byśmy zobaczyli, że jest to moneta falsyfikowana, jest to moneta podrobiona, nie jest to moneta oryginalna, ale chciałem Wam na samym dole od razu pokazać jak wiele różnych różnych podrób można, można spotkać są naprawdę wszystkie monety które są monetami bulionowymi nawet monety w podrobionych slabach, certyfikatami sztabki podrobione wszystko możecie znaleźć Możecie znaleźć na aukcjach Chińczyków. Także, jak to wszystko trafi do nas, do Europy, do Polski, to naprawdę ciężko będą miały osoby, które dopiero zaczynają z stakingiem, ze zbieraniem srebra, złota i innych metali szlachetnych. To jest w tym odcinku wszystko. Mam nadzieję, że pokazałem wam te. Podstawowe różnice pomiędzy monetą oryginalną a, a tym falsyfikatem, do usłyszenia i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć!